Się kręci nagrywanie, więc witam obu panów, witam Andrzeja, witam Darka. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze, Andrzeju, nie chcesz podawać punktów? Nie. No to wiesz co robić, wyłącz mikrofon na Skype'ie i lecimy. Świetnie, dobrze, jest bardzo dobrze. Darku, zasygnalizuj, jak już nawiążesz kontakt z Andrzejem. Już. Aha, dobrze. Powiedz, jak go widzisz, jak go czujesz. Jakby zmęczony był. Zmęczony. Jakby gdzieś bardzo dużo energii ulatywało, to jakby, nie wiem, jakaś koncentracja na różnych może rzeczach, nie wiem, tak jakby rozproszona są. Rozproszona energia taka. I nie zawsze ona wraca jakby czysta, jakby niekiedy jest zanieczyszczona. Sam Andrzej w ogóle ma taką, jest w takim stanie, jakby miał do siebie trochę żal może, że ma świadomość, że wie, no ale właśnie. Jak to powiedzieć? Jakby wiem, że wiem, ale niewiele z tego wynika w stosunku do jakby potencjału Andrzeja. Tak jakby stworzyła się jakaś blokada. I właśnie i wtedy ta chyba energia właśnie, ona rozproszona w różne przestrzenie wychodzi i czasem wraca, ale właśnie niekiedy czasem zanieczyszczona i go to w jakiś sposób przytłacza ją. Jakby więcej wie, no ale właśnie, nie wynika z tego wiele. Dobrze. Andrzej cię widzi? Tak. W jakim jesteś? Nie. Dobrze. Zapytaj go, czy chce tej pracy dla siebie. Tak. Zapytaj, co w takim razie chciałby osiągnąć tą pracą. No właśnie. Być tym, co wie. Okej. Dobrze. Poproś w takim razie, żeby Andrzej zeskanował swoje ciało i sprawdził, czy ma jakieś implanty w sobie. Wydaje się, że jest coś takiego, co można nazwać implantami, co w efekcie chyba tworzy pewnego rodzaju blokady w jego ciele, przepływy energetyczne. Ta energia w jakiś taki pokrętny sposób czasem omija, czy tak jakby było takie przez te implanty obejścia energii, że ona nie może płynąć pełnym strumieniem góra-dół, czy dół-góra, tylko właśnie pewne przestrzenie w jego ciele są pomijane i to wydaje się też może wpływać na jego na jego stan, na jego możliwości, na jego odczuwanie, na wszystko w zasadzie. Dobrze. Sprawdź, Darku, czy w jego przestrzeni jest jakaś obca świadomość? Coś, co można nazwać świadomością, ale trudno nazwać to obcą świadomością. Bo to tak jakby pewne fragmenty z różnych świadomości w postaci jakiejś informacji, informacji, sytuacji, słów, czegokolwiek, zakorzeniły się, uzupełniając świadomość samego Andrzeja. I jakby są takie obce elementy w jego świadomości, które on przyjął świadomie lub nieświadomie i które na niego wpływają. Niektóre dają mu możliwość przejawiania się w tej rzeczywistości, ale większość go blokuje. I to można powiedzieć, że są elementy obce świadomości w jego świadomości. W jego świadomości. Dobrze. To chciałabym, żebyś teraz sprawdził, wyjdź z przestrzeni Andrzeja, sprawdź na zewnątrz, czy jest jakikolwiek ślad lub
coś, co może próbować wpływać na Andrzeja? Potencjalnie wszystko może. Mhm. I tutaj się pojawia jeszcze coś takiego, że te implanty, mhm, to się pojawia takie słowo, jakby to były, można było to nazwać, rezonatory. Te rezonatory, te, które właśnie wpływają na przepływ energii, one są takimi trochę końmi trojańskimi albo wirusami w jego świadomości, w jego energii. Teraz, jeśli Andrzej na przykład spotka się z informacją, z wiedzą, z opinią, która będzie mocna, twarda taka, którą on przyjmie, bo to jest na przykład prawda kogoś innego i w przypadku kogoś innego mocno się sprawdziła i ta osoba tak bardzo uwiarygodni to, że wywoła to w Andrzeju poczucie, że to jest prawda również jego, to wtedy taka informacja wywoła w nim reakcję czy emocjonalną, czy jakąś energetyczną i na podstawie tego ten rezonator wejdzie tam do niego i będzie na zasadzie rezonansu przyciągał podobne informacje, ale w przypadku Andrzeja nie będą to informacje zgodne z jego prawdą, tylko z prawdą czyjąś, więc to jakby zaśmieci, obciąży jakby i wzmocni ten implant, ten rezonator, który będzie mógł przyciągać albo koncentrować jego uwagę na rzeczach, na przestrzeniach, które kompletnie jakby nie są mu w danej chwili potrzebne. Mhm. Albo w ogóle nie są. Mhm. Dobrze. Poproś Andrzeja, żeby nas zaprowadził na koniec poprzedniej sesji, półtora roku temu. Idziemy tam. I powiedz mi, jak wyglądał tuż po zamknięciu sesji. Wiedział. Wiedział. Był cały, całością. Był świadomością, światłem nawet można by było powiedzieć. I można by było powiedzieć, że to go przytłoczyło. To jest, to znaczy przytłoczyło tak jakby jego, może nawet nie jego jako świadomość, bo ta świadomość nie miała żadnego potencjału, ale siła sprawcza w postaci umysłu, który jakby z tej świadomości teoretycznie mógłby czerpać i w praktyce również, to w praktyce właśnie to umysł przytłoczyło, że on chciał zaufać, chciał, odczuwał, ale nie realizował. To znaczy w jakiejś części oczywiście tak, tylko tu my mówimy o potencjale, który może tworzyć galaktykę czy Słońce na przykład mogłoby powstać z energii, z potencjału, który tam jest. Mhm. A powiedzmy, że to można porównać, że Andrzej z tego, co ma w sobie, robi tylko małe ognisko w lesie. To takie porównanie jest w stosunku do możliwości, w stosunku do tego, co Andrzej może robić. I teraz to przytłoczenie przeraziło jakby umysł. Raczej podświadomie i on jakby miał tendencję do tego, żeby pewne rzeczy zatrzymać, niektóre warunkowo lub świadomie wpuścić jako nowe, z niektórych zrezygnować, ale jakby taka tendencja jest do analizowania i do tłumaczenia sobie pewnych tematów po to, żeby ten status quo jednak jak najbardziej zachować. Mhm. Dobrze, to w takim razie sprawdź, jak szybko po tamtej sesji to przytłoczenie nastąpiło. W zasadzie podświadomie umysł, mimo pewnej takiej ulgi, procesy myślowe włączył bardzo szybko. Myślę, że to szybciej, krócej niż tydzień. I to te procesy zaczęły być odczuwalne czy zauważalne, albo i nie, bo niektóre wydaje się są takie jakby ukryte, tak jakby podświadome. No to wtedy już w zasadzie ten proces trwa do teraz. I ten umysł jest jak sito, ale sitko z bardzo małymi i dziurkami. I tych dziurek jest mało. To tak jakby położyć do sitka kulę światła,
która może zamanifestować się w jakikolwiek sposób i wykorzystać to światło do zrobienia czegokolwiek, no to na zewnątrz wychodzi tylko kilka promyków, które owszem zmieniają, ale zmieniają bardzo mało. Dobrze. Chciałabym, żebyś zatrzymał właśnie w tamtym momencie, powiedziałeś, że bardzo szybko, niemalże po tygodniu, ale dokładnie w tym momencie, kiedy zaczyna się ten proces przytłaczania, kiedy umysł zaczyna działać i analizować. Zatrzymaj w tamtym momencie. Masz to? Tak. Poproś Andrzeja, żeby sprawdził, dlaczego, na jakiej podstawie, co go skłoniło do tego, żeby ten umysł się tak ostro włączył. Przeraziło go to, co wcześniej powiedziałem, to, że wie. Dobrze. Okej. Sprawdźmy w takim razie. W zasadzie to tutaj to jest znowu uproszczenie, bo to nie jest, że przeraziło go, że wie. Bo to jest w odczuciu, że tak, że go przeraziło, ale problemem jest to, że on to wyparł, że się boi, że wie. I jakby zachował to, co było dla niego bezpieczne. I wtedy z tej ogromnej wiedzy powstała okrojona wiedza, ta bezpieczna. Ta, która z nim jakby rezonowała, ta, która jakby dała mu bezpieczeństwo z poziomu umysłu, które o to bezpieczeństwo zabiega. Czyli można powiedzieć, bo jest to okrojone odczucie bezpieczeństwa, że brak. Dla umysłu może być nawet forma, że jest blisko pełni. Natomiast to wyparcie i jakby poczucie, że jakby takie trochę, że nie zauważam, że tyle jest dużo więcej i wybieram sobie, ale to jest na zasadzie nie, że analizuję, że sobie wybieram, tylko uważam, że jest to. Nie zauważam całej reszty i przez to właśnie jestem jakby w cudzysłowie kryty. Przecież wiem, to może to nie działa, to zadziałało, a to może nie teraz, a może... I właśnie to tworzy taką w zasadzie trochę iluzję tego, że wiem. Dobrze. W takim razie sprawdźmy, co jest pod spodem tego braku bezpieczeństwa. To, że zaczął, tak jak powiedziałeś, umysł prawie w pełni to czuł, że jest bezpieczny wtedy. Podświadoma niewiara. Niewiara. To jest coś takiego, jak właśnie można to zacytować i to faktycznie chyba jest z tego, co się czuje teraz w Andrzeju, bo to jest dobre porównanie. Jeśli przeczytamy, że mamy taką siłę, że możemy góry przenosić, to dlaczego ich nie przenosimy? Niby wiemy, że to możemy robić, no ale co z tego? I to jest mniej więcej takich składowych, że możemy coś, a jednak tego nie robimy, jest bardzo dużo. Wiemy to, ale jakby upychamy gdzieś daleko w sobie i po prostu nie ma to zastosowania, więc nie istnieje. Więc ta część wiedzy jej nie ma. To znaczy jest, ale jest wyparta, ale tak wyparta, że tak jakby jej nie było, albo jakby nie ma jej w tej całości. Wtedy ta całość, mimo że odczuciu całość, jest bardzo ograniczona. Dobrze, sprawdź w takim razie, w tamtym momencie, zaufanie do siebie. Czy jest w pełni zaufanie do siebie? No właśnie, odczucie zaufania jest. Tak samo w tej świadomości, w tej istocie wyższej, tej całości, którą tworzę. Ta istota, nie Andrzej, jest. Natomiast w warstwie fizycznej. Można by było powiedzieć, że jest odczucie zaufania, ale nie jest to pełne, dlatego że pewne warunki zewnętrzne
próbują podważyć to zaufanie i to robią to w sposób skuteczny. Umysł, jakby będąc narzędziem, które obserwuje, postrzega świat nad zero-jedynkowo, widzi, że na niektóre sytuacje nie ma wpływu, bo nie miał wpływu wiele razy, więc w sposób nawet podświadomy podważa to, że on może wszystko. To jest takie hasło, które on jest dla niego atrakcyjne, ale nie do zastosowania w życiu codziennym. I stąd w sposób taki bardzo ukryty udaje, udaje po prostu. Okej. Z tamtym, cały czas w tamtym momencie, w tamtym miejscu, kiedy zaczęło się to iść w stronę tego przerażenia, chciałabym, żebyś zobaczył, jak wygląda to połączenie umysła-serca. Czy jest tam równowaga? Tak, na samym początku jest piękna równowaga. To jest nie do odróżnienia. To jest jedna istota. Jedna całość, jedna świadomość. Ale można tam wniknąć i wtedy poczuć rozdzielenie na warstwy i ta fizyczna warstwa ma tendencję do oddzielania się. Sam Andrzej mówi, że ma wrażenie, że brak u niego synchronizacji. Tak to odczuwa. Dobrze. Sprawdźmy te takie właśnie mikroskopijne, można wniknąć. Jeszcze raz sprawdźmy, co pozwala na to wniknięcie tych zanieczyszczeń. No właśnie ten umysł i te jak nauczył się postrzegać rzeczywistość. On dobrze wie, jak wygląda życie, jak wyglądają doświadczenia jego w przeszłości, jak wyglądają doświadczenia innych, czym on może się pochwalić w życiu i czym inni, jak to wszystko wygląda i teoria, ta wiedza jest dla niego jednak mimo wszystko teorią i to powoduje, a w praktyce jakby tych osiągnięć jest dużo mniej i to powoduje właśnie te wątpliwości. Czy te właśnie elementy, które mu pokazują, że, no, że nie jest tak do końca, jak to się czuje. Sprawdźmy w takim razie. Andrzej lubi wieczorem przed snem sobie zapalić marychę. Sprawdźmy, czy to może mieć jakikolwiek wpływ na to jego postrzeganie. Może w takim sensie, że oddziela te dwa światy, wtedy nieświadomie nawet. Wtedy jest bliżej jakby stanów takich niefizycznych, które są fajne, które są nawet takie pełne i głębokie. Ale na zewnątrz tej przestrzeni, tych odczuć jest fizyczność, która mimo wszystko jest trochę inna niż odczucia, które się pojawiają w trakcie właśnie takiego, nazwijmy to, seansu. Sam zadał pytanie, czy w jakiś sposób właśnie to, że od 20 lat sięga po to zapalenie przed snem, czy to go w jakiś sposób ogranicza? Ja bym powiedział, że go to oddziela. Oddziela, powiedziałeś, te dwa światy. To znaczy, z jednej strony on umysłem wnika w coś, co jest też nim i pokazuje mu inne przestrzenie, ale paradoksalnie go to oddziela. Powiedział mi, że to lubi, że to sprawia mu przyjemność. Tak, bo to jest inny świat w pewnym sensie. Tak, to jest przyjemne i to jest coś bardzo takiego atrakcyjnego. Kiedy zapytałam, czy bez tego zaśnie, powiedział, że bez problemu. Nie ma z tym problemu, ale mimo wszystko lubi sięgnąć po to. Okej. Sprawdźmy w takim razie, czy mógłby coś zrobić, co pozwoliłoby mu zachować
ten zwyczaj, który ma, a mimo wszystko nie doprowadzać do tego oddzielenia dwóch światów. Tak, bardziej się uziemić. Uziemić. I robić również coś bardzo fizycznego, coś namacalnego, coś, co jakby da mu poczucie kreacji również w tym świecie fizycznym. Dobrze. Zapytaj Andrzeja, czy jest skłonny się uziemiać, robić coś bardziej fizycznego. Tak, bo to jest tutaj na tym planie. Dobrze. To w takim razie zerknijmy jeszcze, bo to jest też jedno z pytań. Na razie zatrzymaj tę scenę, niech ona sobie będzie. A chciałabym, żebyś razem z Andrzejem sprawdził, gdzie, co robił i gdzie był przed pierwszym wcieleniem na Ziemi. Możecie tam pójść, sprawdzić przed zejściem na Ziemię. I gdzieś jest pokazane jakiś plan, taki półfizyczny może, tak bym powiedział, albo energetycznie, wibracyjnie bardzo, nie tak gęsty jak Ziemia, choć wydaje się, że tam są kształty. Kształty w sensie i na tym planie i kształty samego Andrzeja, no to jest taka jakby możliwości postrzegania różnych sytuacji czy doświadczenia są jakieś takie szersze. To znaczy, tak jak na przykład umysł, mówi się tutaj u nas na Ziemi, że umysł może w danej chwili skupić się tylko na jednej myśli. Żeby myśleć o czymś drugim, to musi zawiesić albo zakończyć, żeby, a tam właśnie jest to szersze. Jest szersze. Jest wiele, jakby wiele wątków jednocześnie może być, procesów myślowych i energetycznych w tym sensie też. I trudno jest to jakby odnieść do fizyczności, bo to nie jest fizyczne. Nawet logika jest inna, choć nawet wydaje się, że logiki tam jest mało, tam bardziej jest już postrzeganie tego, czucia. Choć logika jakaś forma myśli, czy które pozwalają tego świata doświadczyć i go poznawać, również jest, tylko że to jest takie szerokie. Tak jakby rozumieć więcej z jednego wydarzenia i wydaje się, że nawet to, że tam istnienie, bo trudno powiedzieć, no życie też, ale bardziej ja bym to nazwał istnieniem na tamtym planie, mimo że trudno jest określić, tak jakby tam też czas był inaczej, nie do końca liniowy, powoduje tam, że jakby podczas jednego takiego doświadczenia życia, nazwijmy to, ma się poczucie, jakby się przeżyło kilkadziesiąt czy kilkaset żyć takich ziemskich. Ale znowu to nie jest właściwie, bo się nie doświadcza tego typu doświadczeń jak na Ziemi. Bardziej szersze one szersze są. Ale takie na przykład jak zarobienie pieniędzy, czy tematy egzystencjonalne tam w ogóle nie istnieją, więc takich rzeczy po prostu one nie rozpraszają, więc relacja, to jakby odczucie czegokolwiek jest tak szerokie, że nie przeszkadza to, że trzeba jutro rano do roboty iść. I dzięki temu bycie w sytuacji jest takie głębokie. Oni tam, ci mieszkańcy, też trudno powiedzieć, że oni płcie mają. To są świadomości, choć mają jakieś takie zarysy ciała, tak jak wspomniałem, i one są takie, wydaje się, że są duże. Ale może to jest poczucie tego, że ta świadomość mieści więcej zagadnień jednocześnie i jest w stanie właśnie, może dlatego to jest takie odczucie, że to większe jest. Kolory są inne. W zasadzie ten plan jest głównie złożony z kolorów i kształty są chyba drugorzędnym jakby elementem. Bardziej te kolory, bo też mówią
jak układają się w różnego rodzaju pryzmatyczne takie wzory, no to wtedy one chyba też coś mówią, dają odczuć. To można tak jakby w siebie, może nie w siebie, tylko można tak jakby dotknąć tęczy i ją poczuć. O, to takie coś, tylko że te tęcze są takie wielokolorowe. I tworzą całe tam pejzaże takie. Taki specyficzny, w ogóle nie fizyczny. Z jednej strony nie fizyczny pan, ale jakieś tam cechy fizyczności są. Że można iść, jakby się uparł tam, to można iść. Ale można też jakby siłą woli przenieść się w jakieś inne miejsce, że nie trzeba iść, chyba że chce się. Powiedziałeś, że tam się nie odczuwa jakby tak płciowości. Sam Andrzej zapytał, z jakiego planu przyszedłem? Czy w tamtej przestrzeni mógłby powiedzieć coś więcej o tamtym planie? Z tamtej perspektywy, czy w ogóle to pytanie? I jest poczucie, czy odpowiedź taka, że to jest niewłaściwe pytanie. Okej. Nie można zadawać takiego pytania. Istota, która jest świadomością, która jest światłem, nie przyszła skądś. Ona jest. Dobrze, dobrze. To było pytanie Andrzeja. To chciałabym, żebyś zatrzymał tam ten obraz i teraz przywołał ten obraz po poprzedniej sesji i zobaczył, czy będąc tamtą świadomością i tamtym światłem, czy to w jakiś sposób wpływa na to, w jaki właśnie Andrzej postrzega rzeczywistość, w jakim się obraca. Zobacz, czy to ma jakiś wpływ na to. Ja nie wiem do końca, czy dobrze zrozumiałem, ale powiem to, co poczułem. No dobrze, powiedz. Że nie ma w ogóle to żadnego znaczenia. Okay. I to jest, wydaje się, typowo ziemskie. Materialne pytania i jakby wątpliwość, czy chęć zrozumienia czegoś, co kompletnie nie jest materialne, bo tam, jeśli byśmy właśnie postrzegali Andrzeja, w zasadzie to nawet to jest trudne. Nie można postrzegać świadomości, bo ona jest, ale świadomość, którą jest na przykład Andrzej, ona sama siebie chce postrzegać. I postrzega to na różnych planach. I wtedy, jeśli byśmy użyli ziemskich określeń, skąd przyszedłem, gdzie pójdę, skąd jestem, mało uzasadnienie. Bo po prostu ta świadomość przejawia się w jakiejś części na różnych planach. W tym sensie ona gdzieś była i skądś przyszła. Tylko że ona zawsze wraca do siebie, w sensie integruje się, jest dalej tą świadomością, która ma zapis tych przejawów na różnych planach, które tworzą samoświadomość tego, kim jest. To jest coś takiego, jakby być niczym i w pewnym momencie pojawiła się w tym niczym myśl, która nam uświadamia, że jesteśmy. I im więcej teraz takich, i jeśli podążymy za tą myślą, to później dojdziemy do tego, że chcemy gdzieś tam po jakimś czasie, to co też znowu jest błędne, bo to nie jest po czasie, tylko jest odczucie, możemy zapragnąć przejawić się również na Ziemi w formie ludzkiej, jako jeden z przejawów. Ale te wszystkie przejawy są w tej świadomości jako suma. I rozdzielenie jest typowo ludzkie, ziemskie. Tam tego rozdzielenia nie ma. Tam w tej świadomości jest całość tego, tych myśli, czy tych punktów, które w tej nicości, tej świadomości zaczęły tworzyć tą świadomość. I w tym sensie jest to integralna część, integralna świadomość, która zawiera wszystkie historie, wszystkie odczucia, wszystkie myśli, uczucia, emocje, jakie kiedykolwiek, gdziekolwiek doświadczyła ta świadomość za pośrednictwem chociażby ciała, jakim teraz jest ciało Andrzeja.
Dobrze, to w takim razie jeszcze sprawdź razem z Andrzejem, co go skłoniło do tego, żeby inkarnować na Ziemi. Właśnie to, co? Żeby mieć świadomość, żeby móc przejawić swoją świadomość, żeby mieć punkt odniesienia. Bo w tej świadomości, którą jest, uświadamia sobie najpierw ta istota, tak jakby się rodziła. Choć w efekcie ona trwa, ona nie rodzi się, tylko ta myśl, że jestem, powoduje napędzanie się spirali takiej doświadczeń. I ona wtedy już wie, że jest, ale może nie wie po co. To w zasadzie to tutaj posługujemy się logiką, tak jakbyśmy z umysłu chcieli zadać sobie pytanie, jak to wszystko wygląda. To nie wygląda tak. To jest bardzo duże uproszczenie. Po prostu ta świadomość jest i chce być i chce się sama poznawać, że tak bym powiedział. A jednym ze sposobów poznania siebie jest życie, chociażby fizyczne, co jest w pewnym sensie niezbędne do tego, żeby ta świadomość wypełniła się w całości. I jest tutaj też poczucie, że ona może się wypełnić, choć jakby patrząc na to z perspektywy ziemskiego umysłu, jest nie do ogarnięcia, bo żeby się wypełniła, to musi doświadczyć nieskończoności. Natomiast umysł nie rozumie po pierwsze, co to jest nieskończoność i nie musi tego rozumieć. On ma doświadczenie wypełnić ziemskie. I to wystarczy, żeby wypełnić nieskończonością tą świadomość, która jest. Andrzej powiedział mi, że nie chce reinkarnować na tym planie, mając na myśli ziemski plan. I że chciałby. W pewnym sensie to nie od niego zależy. To znaczy nie od umysłu Andrzeja, tak? Okej. Okay. Bo od niego jako, jeśli, jak to powiedzieć, bo to jest znowu takie życzeniowość, jakby negacja pewnych rzeczy, ta negacja nie jest mu potrzebna. Jako istocie, jako świadomości, dlatego że to znaczy, dlatego że on już tą negację w sobie ma, doświadczył jej. I negowanie pewnych rzeczy, pewnych doświadczeń, czy negowanie tego, kim jest, czy bycia tam, gdzie jest, powoduje potrzebę wypełnienia tej świadomości i innego rodzaju, innego typu doświadczenia musi się wykreować, które paradoksalnie może spowodować kontynuację doświadczeń właśnie na tym planie. Chodzi o to, może znowu to z umysłu jakby pójdzie, jakby z logicznego, z logicznej potrzeby wytłumaczenia, wzbudzi to kontynuację wypełniania tej nieskończoności, tak, czy ustalenie jakichś priorytetów i jakby zrozumienia i wypełnienia właśnie siebie i tego typu doświadczeniem. Co znowu jest bez sensu tak mówić, bo w nieskończoności takie doświadczenie jest, a jeśli jest, to się stanie częścią tej świadomości. Natomiast w oddzieleniu, tak jak w ciele ludzkim, to jest skończone. Jest i tam w zależności i to, co się dzieje, odczucia, emocje, czy coś lubię, czy czegoś nie lubię, coś chcę odrzucić, jest bardzo ważne i nie ma jednocześnie nie ma żadnego znaczenia. Bo i tak to jest. Więc tutaj patrząc z perspektywy umysłu i z perspektywy człowieka, którym jest Andrzej, to jest ważne i ważne albo dokonuje się oceny, że nie chcę albo lubię, nie lubię i nie chcę, a w tej świadomości nie ma czegoś takiego.
nie ma czegoś takiego, że tam jest ocena, że czegoś nie chcę, że to jest mi niepotrzebne. Właśnie to wypełnia tą świadomość i wtedy z tamtej perspektywy logiki już nie ma, więc nie ma też życzeniowości. Dobrze, dobrze. Wracamy do tu i teraz. Andrzej powiedział mi, że od poprzedniej sesji, półtora roku temu, 100% zmieniło się jego postrzeganie świata. 100% chyba nie. To znaczy na pewno nie. Mhm. To jest właśnie jego poczucie, to, które na początku sesji było, że umysł uważa, że tak. Aha. Ale są dziury tylko, przez które przechodzi to, co ma przejść, a reszta jest szczelnie jakby niezauważana. Dobrze. Natomiast przewartościowanie i pewnego rodzaju różnice w postrzeganiu oczywiście, że są. Dlatego, że to światło, ta jego świadomość przenika do fizyczności i to jest bezsprzeczne, więc to odczuwa Andrzej jako zmiany. Dobrze. Sprawdź razem z Andrzejem, czy jest jakaś przyczyna ezoteryczna powtarzającego się snu. Zawsze w większości przypadków jest to nastolatkiem. Jakby dalszy ciąg tej samej historii, jakby wchodził w kolejne wcielenia. Tak to widzi. Ale jest tam strach i ucieczka w tych snach. No to są bardziej takie odczucia, tak jakby właśnie ta część świadomości, do której ma dostęp. Znaczy dostęp do całości, ale właśnie ten umysł, który trochę się, czy w pewnym sensie mocno się boi, tylko się do tego no, nie przyznaje, bo jest w pewien sposób, ma poczucie, że się oświecił, chce kreować na swój specyficzny sposób i dzięki temu łączy się z tą wyższą świadomością, czując pewne doświadczenia, które są tam wpisane i je ocenia. Czy bierze stamtąd emocje jakieś, które rozumie. Natomiast jeśli by nie było tam analizy czy punktów odniesienia, no to wtedy zupełnie inaczej ten sen by wyglądał. On byłby odczuciem dużo głębszym niż tylko postrzeganiem pewnych fragmentów świadomości, której częścią jest. Powiedział mi też, że brak jakichkolwiek postępów w medytacji. Czuje się jakby zamknięty w pudle i powiedział, nie czuje siebie. No bo chce właśnie wyjść poza coś, czym jest. Nie da się tego zrobić. To znaczy da się, tylko nie w przypadku, kiedy sama świadomość chce przejawić się w miejscu albo w istocie, którą przez chwilę jest. Wtedy ona sama siebie może blokować i cel czy pobudki, jakie kierują tą istotą już fizyczności. Teraz mówimy o umyśle, który chce zrozumieć coś, co jest poza fizycznością, powoduje negację tego. Przez siebie samego tak naprawdę. To jest coś takiego, jakby ta istota, jakby odwrócić sytuację, że ta świadomość chce poznać siebie, już tak bardzo skrótowo upraszczając, poznać siebie w fizyczności. Na przykład znowu to jest według jakby logiki fizycznej, umysłu, że chce się sprawdzić w niektórych sytuacjach. To w ogóle nie chodzi o sprawdzenie się, tylko o bycie. Ale ona się chce sprawdzić i teraz zamiast sprawdzać się i doświadczać czegokolwiek, to ona neguje to i chce doświadczyć tego, kim jest w istocie. Ona nie potrzebuje doświadczać siebie w istocie, bo ona jest tym. Więc po to chce doświadczyć, przejawić się tam, gdzie jeszcze jej nie było. Znowu to jest uproszczenie. Po to chce to zrobić,
żeby tego doświadczyć, a nie wracać i stać się tym, kim i tak już jest. Więc medytacja, jeśli właśnie miałaby być gdzieś podświadomie, miałaby taką funkcję, żeby łączyć się z tym, kim się i tak już jest, powoduje odrzucenie. Mówi też, że odczuwa siebie tak, jakby było brak synchronizacji. No właśnie, to jest takie też, ciekawie się czyta tu z Andrzeja, czy czuje się to wszystko. Tak jakby, to nie jest w ogóle tak, jakbym z jego świadomością rozmawiał. W ogóle tego nie ma. Tutaj się pojawiają w ogóle jakieś takie odczucia z jego istoty, albo ja nie wiem, jakbym czuł jego świadomość i te słowa płyną, czy każą mi wręcz mówić, wyrzucać z siebie jakieś takie potoki słów, po to, żeby Andrzej może zrozumiał, że on jest bardzo mocno zsynchronizowany, mimo tego, że uważa, że nie jest. On jest zsynchronizowany na tyle, żeby móc doświadczyć w przejawie tego, kim jest tutaj, tego, czego powinien doświadczyć. A on próbuje w pewien sensie to zanegować, co znowu w poczuciu fizycznym będzie oceną, że to jest złe, a w poczuciu tego, tej świadomości nie jest ani złe, ani dobre, ani potrzebne, ani niepotrzebne, bo czy będzie to dobre, czy złe z perspektywy ziemskiej, będzie i tak właściwe. Więc takie testowanie siebie tak naprawdę, czy próba synchronizacji, czy oceny, że nie jest synchronizowany, nie może się połączyć, będzie oceną, że coś mi nie wychodzi, może nawet obarczyć się winą, czy czuć żal, smutek, słabość, to zawsze będzie doświadczenie, które stanowi jakby, które wypełni tą świadomość w nieskończoności. Dobrze. Dobrze, w takim razie idźmy jeszcze do tamtego momentu. Spróbujemy tam popracować. Do tamtego momentu po pierwszej sesji, tydzień później, kiedy powiedziałeś, że już umysł wszedł w analizę. Tak, bo umysł właśnie tutaj jest też pokazane, jak bardzo umysł chce być centrum tej świadomości, czyli tym wszystkim, a jest tylko częścią, ale znowu w pewnym sensie dla świadomości, którą jest wszystkim. Ale nie jest wszystkim w tym sensie, że nie ma w nim doświadczeń tych wszystkich, które poza umysłem się odbyły. Ale dostęp do tego jest. To jest bardzo skomplikowane w sensie w tłumaczenie tego w logiczny sposób. Natomiast to się bardzo dobrze czuje. Tylko trudno o tym jest mówić, bo bardzo trzeba to spłycać i używać jakby takich bardzo ogromnych skrótów. Dobrze. Zapytaj Andrzeja w takim razie. Już teraz ma głębszy ogląd sytuacji. Co w jego odczuciu powinien zrobić, żeby to odczucie było pełne, ale nie tylko z poziomu umysłu? Odpuścić. I być. Po prostu być. Tam jeszcze była poprzednio taka podpowiedź o tym uziemieniu. Tak, ale w tym uziemieniu, w tym byciu właśnie, być tu, gdzie jest, czyli no, na ziemi tak bardzo w skrócie. Cokolwiek, w czymkolwiek, to nie musi być, pojawia się w ogóle, to nie musi być zaraz, że w przyrodzie musi być, do lasu, żeby chodzić. Nie. Cokolwiek, gdziekolwiek się będzie chciał uziemić i będzie tam w tej sytuacji, będzie właściwe. Nawet jeśli oceni, że to w sposób negatywny, to dalej będzie właściwe. Ale nawet jeśli oceni, że to negatywne, może zmienić i uziemić się w inny sposób, ale być, przede wszystkim być. Nie nadawać jakby temu znaczenia, nadmiernego znaczenia.
W dalszym ciągu, w tamtym momencie posesyjnym, zapytaj Andrzeja, czy potrzebuje coś jeszcze dodatkowego, jakichś nowych ścieżek neuronalnych w tym, żeby być. Tak, bardzo potrzebuję takich, które przekierują jego uwagę na tą fizyczną duchowość, na to właśnie bycie, na obserwowanie tego, gdzie jest, i obserwowanie, odczuwanie siebie, obserwowanie tego, co to odczuwanie tworzy na zewnątrz, czy co mu pokazuje. Dobrze. Chcę sobie pomóc wykreować taką ścieżkę? Tak. Dobrze. To teraz jest właśnie w tamtym momencie ten czas, jeśli w ogóle możemy mówić o czasie, żeby to zrobił, żeby swoją własną decyzją stworzył taką ścieżkę neuronalną odczuwania siebie. Tak jak powiedziałeś, też fizyczności. Niech to zrobi. Na jeden, dwa i trzy. Rozświetli się ta ścieżka. Udało się? Tak. Zapytaj, co jeszcze mógłby zrobić? Co jeszcze jest mu potrzebne, żeby być? Czy jest jeszcze coś, co jest mu potrzebne? Cały czas mówimy z pozycji umysłu. Z umysłu cała gama rzeczy pewnie mogłaby być przydatna, ale to bycie jest wystarczające, bo jeśli będzie właśnie to bycie, to uziemienie, to bycie będzie, to wszystko to, co jest potrzebne, się też pojawi. Pojawi się. No tak. Dobrze. Wie, jak sobie tworzyć taką ścieżkę, takie ścieżki neuronalne, które mogłyby w tym miejscu pomóc umysłowi. Przez koncentrację, tak. Przez koncentrację, dobrze. Okej. No dobrze, jeśli zachowa to, co sobie teraz wytworzył, to, co sobie teraz osiągnął, i to w tym kierunku bycia i uziemienia, czy jeśli w takim stanie wróci do tu i teraz, czy będzie w stanie być? Wydaje się, że po pewnym czasie, że umysł musi ochłonąć i akurat umysł musi zrozumieć to, czyli mieć Dobrze. Takie wewnętrzne aha, że to o to chodzi, to teraz jestem, i odkrywać to i zrozumieć. Wydaje się, że w pewnych sytuacjach na początku jeszcze będzie miało tendencję do uciekania gdzieś, schodzenia z tego, ale wydaje się, że stosunkowo, tak jak Andrzej wspomniał, że zmieniło się jego postrzeganie w 100% po tamtej sesji, to teraz rozumie, że jeszcze o kolejne 100% się to zmieni, i wtedy to się w nim bardziej ugruntuje. Zapytaj go, czy chce sobie wzmocnić to zaufanie do siebie, poczucie bezpieczeństwa, akceptacji. Nie potrzebuje tego. Nie potrzebuje. Dobrze. Dobrze, to wracamy do tu i teraz. Wracamy. I mam jeszcze dwa pytania. Andrzej chciałby wiedzieć, czy ktoś go odwiedzał w jego przestrzeni od tamtej sesji do dziś. Tak, można powiedzieć, że tak. Tak jakby te energie, które ta uwaga, która wychodziła i wracała, dawała pewnego rodzaju drogowskaz dla różnych bytów, które w przestrzeni te informacje rozsiały, jako taki wabik, nazwijmy to. Później na zasadzie rezonansu to pokazywały tą drogę i umożliwiały gdzieś tam w jego obecności przejawianie się, czy nie w nim, ale gdzieś w okolicy, że tak powiem, że czasem ta idea, która tam się przydostała, przyniosła również autora tej idei. Okej.
A często tutaj się pojawia, że to jest zbyt, mimo nawet, że ktoś napisał jakąś informację, czy książkę, czy to niekoniecznie to od niego pochodziło. I teraz to nie chodzi, że autor jakiś personalnie człowiek przychodzi, tylko ktoś, kto za nim stoi. Okej. Czy teraz z tą świadomością poradzi sobie z tym? Tak. Okej, dobrze. Tak, zwłaszcza, że właśnie jego wewnętrzny rezonans i ta uwaga i bycie będzie mu wskazywało właściwie kierunek, czy wydobywało będzie bardziej z niego tą informację, a nie z zewnątrz. Sprawdźmy, czy też w międzyczasie brat i mama pojawiali się w jego przestrzeni. Wydaje się, że sporadycznie tak, w jakichś sytuacjach może bardziej, które podbijały jakąś emocjonalność. Dobrze. Jeszcze mam jedną. W zasadzie Andrzej ma pytania do swojego ciała subtelnego. Pytanie pierwsze. Czy ciało subtelne odnajduje się w swojej przestrzeni? Takie zadał pytanie. No jest w przestrzeni. Nie ma potrzeby się odnajdywać. Dlaczego zadał to pytanie? Ponieważ po pierwszej sesji miał wrażenie, że tak jakby ciało subtelne było zagubione. Tak to odczuwał. To jest wynik tego braku synchronizacji. To bardziej on się czuł zagubiony niż ciało subtelne. Okej, dobrze. Kolejne pytanie do ciała subtelnego. Czy ciało subtelne ma pomysł na siebie? Ciało subtelne nie potrzebuje mieć pomysłu na siebie. Ono jest i pomysł powinien, jakby ono daje pewnego rodzaju możliwości i potencjał, a to w przejawie w fizyczności umysł, który jest w fizyczności sprawczy, bo podejmuje decyzje, może czerpać z wachlarza możliwości, które może wypełnić doświadczeniem i realizować najbardziej dzikie pomysły, jeśli gdzieś poczuje właśnie w sobie, że to jest to, czego chce doświadczyć. Tak jak wcześniej to było. Ciało subtelne, czy w ogóle istota wyższa ma za zadanie, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, za zadanie, wypełnić się nieskończonością, a w nieskończoności jest wszystko, czy to, o czym tylko sobie pomyślimy. I cokolwiek Andrzej zechce doświadczyć, będzie czymś, co będzie stanowiło wartość. I piękne jest właśnie w tym to, że może sam decydować. Właśnie to jest to poczucie, że jeśli będzie pytał, nie będzie pewny, będzie chciał powtórzyć, odtworzyć, no to wtedy zabraknie mu tej wolności. To chodzi o wolność w doświadczaniu, w wyborze czegoś, nawet najbardziej głupich rzeczy, albo szalonych, albo nawet traumatycznych. To dalej jest coś, co będzie dla niego wartością. Tu nie potrzeba pomysłów. Wszystko może być właśnie dobrym pomysłem. No dobrze, ale z tym dobrym pomysłem wiąże się jeszcze ostatnie pytanie. Ciało fizyczne powiedziało, że ma pomysł na siebie, ale czy to jest zgodne z ciałem subtelnym, jego pomysły jako fizyczne? No to nie przekona się, dopóki albo tego nie zrobi, albo nie pójdzie za odczuciem tym, który właśnie czuje. Nikt inny, nawet on sam siebie nie przekona. Pewne rzeczy po prostu muszą się wydarzyć, czy trzeba je za nimi pójść i je po prostu zrobić. Ciało subtelne po to ma ciało, żeby ono mogło iść w doświadczenie i przynieść to w postaci właśnie już efektu tego, co to doświadczenie wywoła. Dobrze. I tam jeszcze jest taka podpowiedź, że nie musi szukać, że nie musi się bać, nie musi szukać potwierdzeń, bo nawet jeśli wydarzy się coś nieprzewidzialnego albo coś przyniesie konsekwencje niespodziewane, to i tak
to doświadczenie będzie stanowiło wartość i nauczy siebie, no jakby to powiedzieć, żeby to takie zapewnione, nauczy się siebie. Bardzo szeroko nauczy się siebie, bo w tym doświadczeniu, nawet jeśli oceni umysł, że poniósł klęskę albo podjął niewłaściwą decyzję, to nadal to będzie wartość. Dobrze, powiedz mi teraz z tym uświadomieniem sobie wszystkiego przez Andrzeja, czy w dalszym ciągu wyczuwasz zanieczyszczoną energię w jego przestrzeni? Nie, teraz jest takie poczucie, że wszystko jest takie właściwe. Okej. Zapytaj Andrzeja, czy jest jeszcze coś, co chciałby przerobić, doświadczyć, sprawdzić? Tak, chcę przerobić i sprawdzić, ale już w takim... Już. W takim własnym, takim nieograniczonym życiu. Okej. Miał jeszcze takie dodatkowe pytanie, jeśli chodzi o swój nauk, który ma przed snem. Chciał zapytać, czy to dobrze lub źle, tutaj już mamy ocenę, czy to dobrze lub źle wpływa na ciało subtelne? W zależności właśnie jak sam Andrzej uzna. Samo to pytanie powoduje, że wpływa źle, bo jakby co znowu jest bez sensu oceną, że wpływa źle, bo w efekcie nie wpływa w ogóle. Ale wpływa źle na zasadzie, że nanosi pewnego rodzaju wartość do tego, co robi. W przestrzeni fizycznej, w dualizmie należy nadać wartość dobrą czy złą, czy plus i minus, i samo pytanie nanosi pewnego rodzaju wektor, który idzie w kierunku, że wywołuje to negatywny wpływ. I ten wpływ można zamienić chociażby pozytywnie, chociażby jakby wzbudzeniem w sobie, wytworzeniem w sobie przekonania, że wszystko nam służy. Okej. Andrzej jeszcze prosił, żeby zaprosić mamę i brata. Czy chce to zrobić w swojej przestrzeni? Tak. To jest teraz ten moment, niech zaprosi mamę i brata. Ma coś, chciałby coś przekazać mamie i bratu? Nie. Okej. Dobrze. Jeśli brat i mama chcą coś przekazać, to jest teraz ten moment. Dobrze. No dobrze. Jest gotowy rozstać się z mamą i z bratem? Tak. To niech każdy idzie do swojej przestrzeni. No dobrze, a czy Andrzej chciałby sobie w fizyczności coś powiedzieć, przekazać, zakomunikować? Nie, wszystko, co w danej chwili będzie potrzebował, w nim jest. I nie chodzi o to, że ma o to pytać siebie czy innych. Tylko na różne sposoby to się pojawi. W nim, albo czasem na zewnątrz. On ma wszystko w sobie i wszystko ma sobie do przekazania. Wszystko w sensie to, co w danej chwili jest potrzebne. Okej. Czy w takim razie zapytaj go, czy możemy zamknąć sesję? Tak. Dobrze, Darku, w takim razie ty wyjdź z przestrzeni Andrzeja. Rozłącz się i odłącz się całkowicie z Andrzejem. I rozłącz się i odłącz się całkowicie ze wszystkimi, cokolwiek było w tej sesji.
Przejdź do swojej przestrzeni, wróć do swoich parametrów i podnieś sobie częstotliwość. Zharmonizuj energię. Weź głęboki oddech. Poczuj energię swojego oddechu już w ciele, w fizyczności. Bo wracasz do siebie, do swojego ciała. Wypełniasz swoje ciało sobą. Wracasz do tu i teraz. Za moment, kiedy powiem trzy, będziesz już całkowicie u siebie, w sobie, wypełniawszy siebie, swoje ciało. Ale czujesz też całkowitą regenerację, czujesz się wypoczęty, zrelaksowany, ale też i rześki, i witalny. Za moment powiem trzy, a ty już całkowicie powrócisz do siebie, do tu i teraz i otworzysz oczy. Trzy. Witaj, Darku. Andrzej, włączysz mikrofon? Tak. Jak się czujesz? Dobrze. Dobrze. Oszczędny w słowach. Dobrze. Myślę o tym ogólnie. Aha. Ale postaram się trzymać ja, ale no, ale tak. Dobrze się czuję. Ciężko mi powiedzieć cokolwiek. Dobrze, to nie mów. Za moment wyłączę nagrywanie, więc pytanie do ciebie, czy ty się podzielisz sesją? Jeśli jest taka potrzeba, to oczywiście. Dziękuję bardzo. A czy z wizerunkiem, czy bez? Nie, zamazać jak powiedzieć. Zamazać, jak... dobrze. Dobrze. Ja ci bardzo dziękuję za tę pracę. Ja bardzo dziękuję. Darku, jak się czujesz? Dobrze. Dziękuję ci za wspaniałą pracę. Wyłączam nagrywanie, ale Andrzej jeszcze nie odchodzi. Okay. Na razie. Pa.